To w MMA musimy wziąć pod uwagę na pewno to, że jest to najbardziej energochłonny sport, jest naprawdę mocny wycisk. Do tego mamy no dużo tej nauki, tak? Bo jest stójka, zapasy brazylijskie. Jak w każdym sporcie walki, no też dochodzi do tego przygotowanie motoryczne. Musimy się spodziewać wszystkiego. Noga, kolano, łokieć, gdzieś obalenie, wrzut. Więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Krav Maga, trzeba zaznaczyć, że to nie jest sport. Jest to samoobrona na ulicy tak naprawdę. Tam są nieczyste zagrywki typu strefa kroku, uderzenie w gardła, zabawy z oczami, dźwignie na palce. Dla kogo byłaby Krav Maga? No tak naprawdę dla wszystkich. Jeśli ktoś chce szybko się nauczyć w miarę realnej obrony, to Krav Maga, tak. Jest bardzo przekrojowa. Jest tam elementy parteru, podstawowe uderzenia, stójka też trochę jest, prewencja obrony przed bronią krótką, palną. Boks charakteryzuje się tym, że tutaj głównie są zadawane ciosy rękami, nie jak w poszczególnych innych formułach. Czy kickboxing, są nogi, czy Krav Maga, jakieś obrony. Tutaj głównie pracujemy samymi rękami. Judo to japońska sztuka walki, charakteryzująca się tym, że rzucamy ludźmi i nie ich uderzamy, czyli walkę można wygrać albo przez rzucenie przeciwnika na plecy, ewentualnie przytrzymanie go na tych plecach w trzymaniu, założenie dźwigni, duszenia. Judo jest zalecane przede wszystkim dla dzieci ze względu na wielowątkowy rozwój. Mamy tutaj rozwinięcie szybkości, gibkości, a przede wszystkim koordynacji, no i życie w grupie społecznej. Jednak znajdziemy grupy, gdzie zaczynają też osoby starsze, tak zwani mastersi. Także tutaj możemy dostosować sobie umiejętności. Jednak judo jest zalecane generalnie dla dzieci od najmłodszych lat. Dyscyplina kickboxingu, jakby ogólno pojęta, ponieważ kickboxing dzielimy na różne odmiany, jak K1, low kick, kick light, są dyscypliny ringowe, dyscypliny lżejsze na macie, na przykład dla dzieci. Tak, one się charakteryzują innymi technikami dozwolonymi podczas walki. Tak na przykład dyscyplina K1 jest najmocniejszą dyscypliną ringową, w której mamy dozwolone kolana, mamy dozwolone tak zwane backfisty. Jest to forma takiej najtwardszej dyscypliny, jaką możemy w kickboxingu uprawiać. Tak? Mamy też formułę low kick. Formuła low kick wyklucza z kolei kolana i techniki typu backfist. Jest to też formuła ringowa, też mocna. Mamy też taką formułę kick light. Jest to formuła bardziej dedykowana dzieciom. Walka odbywa się na macie, jest kontrolowana siła ciosu i też wyłączone są jakby niebezpieczne techniki, powiedzmy, ale dalej jest to forma ciągłej walki. Karate Kyokushin. No, moja specjalizacja, przez całe życie w tym uczestniczę. Kopnięcia, uderzenia, bardzo, bardzo twarda sztuka walki, polegająca na tak naprawdę na przetrwaniu. To wszystko dzieje się w głowie. Jeżeli wychodzi dwóch zawodników i walczy ze sobą przez 3 minuty, no to trzeba być twardym, żeby takie uderzenia i kopnięcia wytrzymać. No, skupiamy się głównie na technice, dyscyplinie oraz przygotowaniu motorycznym, czyli mocny brzuch, mocne nogi, mocne ręce.